No minęła 15, proszę Państwa, a tu od rana, od 9 już ostro idzie robota. Dopiero rano była podłoga zrobiona, a teraz, proszę Państwa, stanął dom. Teraz już dach tylko kładą i będzie dach położony, także jutro tylko położymy papę i będzie dobrze, no. Okna już są, drzwi są, klucze ja mam. No, łaty dają, łaty tak zwane łaty. Na tej łacie się potem pata. Położy się ta papa. Tak się to robi. Fachowo łaty, łaty. I potem przymocują łaty i dają papę. To mają specjalne maszyny. Szybko im to idzie. Szybko idzie. I to jest wodoszczelne, ten całe, to czerwone. Ta przykrywka wodoszczelna i wody nie przepuści. Idziemy dalej. No ekipa tutaj ostro idzie. No to są kaszubi, wiadomo, kaszubi to sobie robotni ludzie. Wtedy jo. No ja chciałem powiedzieć, że kiedyś na Mistrzostwach Świata w zażywaniu tabaki, co mylę się zażyć, miałem czwarte miejsce, no, raz tam w Chmielnie. Także jeździłem tam na te zawody. Tabakę oni tu przywieźli, też poczęstowali. Dobra rzecz. Oczyszcza przewody nosowe. No, to jest też tytoń. Teraz przez te wszystkie pandemie to już zawodów nie robią. No, tu już jest okno u góry. Przedtem nie było. Tu jest okno na dole. Dwa okna. I robota wre. No, trochę benzyny zabrakło, ale im dałem z motoru. Z motoru dałem benzynę i dobrze jest. I robota idzie dalej. No. Okna stawiają. Wszystko już jest gotowe, nawet klucze mam do domu. Także ten dom będzie przed nowym rokiem ukończony, jak widać. No i na to liczyłem, prawda? Na to liczyliśmy. Tak to było. Wiatru nie ma, pogoda dzisiaj piękna, słońce świeciło. Tutaj się już dymi, chałupki. Ja tak dymić nie będę, bo ja myślę o grzewaniu sobie kominkiem. A drzewa tam tutaj trochę jest. Na tych, no, tu to posadzone były te, jak to się nazywa, amerykańskie borówki, no ale jedną mi połamała się, no ale może odrośnie jeszcze. Tu jest czereśnia też, no jakoś się udało uratować to wszystko. I tak to jest. To dechy, 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 dechy. Siaba dabadu. Także to takie leci. Deski noszą. I tu deski noszą i tam deski noszą, tam przysilają. No i będzie chałupa, no. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. No będziemy tu ciekawych gości zapraszali do tej chałupy na rozmowę. Dziękuję bardzo. I życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Ahoj.